Witajcie w dzisiejszym dniu. Jak widzicie, wracamy po przerwie. U nas dopiero co puściły mrozy. Dzisiaj mamy transport tutaj na tą budowę, gdzie mieliśmy ostatnio budziaka. Fajnie to wyszło, tylko jak widzicie, no trochę lodu tutaj się uzbierało. Trzeba po prostu pod te nośne przygotować, przetrzeć, no i potem palnikiem wygrzać te miejsca. No i w tych miejscach będziemy to kleić na lepiku papę. I tyle. Transport przyjechał. Wiadomo, z firmy Adex Wood stała współpraca. I też dobre ceny nam zawsze potrafią zrobić. No i w sumie tyle. No i tu widzicie. Tutaj też widzicie, no dosyć sporo jest tych murów, metrów bieżących samego. No to pierwszą raję, no to robimy na zaprawie z betoniarki, no bo byśmy nie wydoili z tym. A w zasadzie tu jest co? No tutaj są same mury nośne, strop i potem od razu dach, bo to parterówka jest. I dosyć sporo też ścian działowych. No i stropu też jest tu 225 metrów kwadratowych, także zbrojenia też koło ponad 4 tony, także sporo czeka nas pracy, ale myślę, że się uda. Przyszły tydzień też całkiem inaczej będzie to wyglądało z tą pogodą, no bo mają być tylko przymrozki w nocy, a dzień właśnie ma być na plusie, także zobaczymy, jak to pójdzie. Obecnie mamy minus 1 tutaj u nas, także śmiało z dodatkiem do zaprawy można murować przeciw mrozowym, także będziemy działać. Będę tam chłopakom pomóc to porozłożyć. Mamy to, jak widzicie, porozłożone. Trochę było trudności, żeby starcnąć. W ogóle trzeba było się rozpędzić od samego początku, bo już na korektę nie było, że tak powiem, miejsca. To jest strasznie ślisko, ale udało nam się to. Także tu widzicie, chłopaki sobie już przygotowywują. Taki macie tip, nie trzeba ciąć, jak jest zmrożona papa, dajmy na to. Wystarczy ją podeptać i ona sama się przecina wtedy. Także nie trzeba używać noża czy tam kontury w ogóle. No i tu dajemy podwójnie papę. Najpierw idzie lepik. Lepik na to, tylko trzeba to jeszcze wygrzać i na to lepik, czyli kleimy to na zimno, bo tutaj klejenie na palnik i tak by to nic nie dało, bo by to wszystko poodparzało. Zresztą jak zawsze ja jestem z tego zdania, żeby go po prostu zawsze kleić na lepik, aniżeli to grzać, bo szkoda gazu, bo i tak to odparzy i tyle. Bez gruntowania to na pewno by to odparzyło. Także i co, no tutaj tak widzicie, jedziemy dalej, przejedziemy do chłopaków tam na więźbę i widzimy się na następnej budowie. Kolejny dach, jak widać, więźbę to już chłopaki działają. Tu mamy parę komplikacji względem projektu. Tu mamy parę komplikacji względem pierwotnego projektu. Widzicie, w starym projekcie te belki były schowane tak, jakby w stropie wystawały od dołu. Teraz wystają od góry i tu podwaliny. Musimy to poprzecinać, no bo co innego zrobimy. Dodatkowo w tym miejscu doszedł wyłaz. Także ta podwalina w zasadzie będzie tylko do tego słupka. Tam dalej wszystko będziemy się starać opierać na tym belkach, które wystają. Jedyna podwalina, która zostanie tak jak w projekcie, jest tutaj do tej ramki. No i w sumie tyle. No tu widzicie, czterospadowy dach. Trzeba będzie tu wszystko to najpierw, wiadomo, murłaty, potem ramka, no i dopiero krokwie narożne i jakoś to pójdzie potem po kolei, nie? Idę jeszcze na dół, nagram, bo tu trochę rzeczy tam na dole zostało też porobionych. Także idziemy na dół, tutaj chłopaków zostawiamy. Ustalaliśmy tu wszystko, co i jak porobić i mamy to już mniej więcej dogadane. Także idziemy na dół. I tutaj wczoraj, jak widzicie, była walka. Tam były dwie kupy ziemi, wszystko zniknęło. No jest to tutaj podsypane już, to co była opaska zrobiona. Jest to obsypane wszystko dookoła ładnie, oprócz tam wjazdu do garażu, no bo tam wiadomo będzie tłuczeń i ten, nie? Tutaj w miarę to jest poobsypywane.
No i co? No my jedziemy, jadę dalej. Muszę parę tam rzeczy poogarniać. No bo tutaj wszędzie już mają. Towar jest, także mogą sobie działać na spokojnie. A my jedziemy. Pewnie na Fajrant podjedziemy tam do chłopaków, jak im tam poszło dzisiaj. A ja jadę jeszcze, uciekam. Muszę parę rzeczy policzyć. Teraz też siedzę nad taką dużą wyceną. Fajną robotą. Kolejnego usługowego. Tu widzicie, też dźwiga. Całkiem inna robota. No wracając, no duży usługowy, jakby to nam po prostu się skleiło, to jesteśmy w domu, że tak powiem, nie? Że my uciekamy, chłopaki się tu działają, także widzimy się za chwilę. Witajcie, kolejna wrzuta, w zasadzie no to dzieli nas 2 tygodnie od tamtych filmów, co widzieliście przed chwilą. No ogólnie co, no padało. Był siarczysty mróz, także nie pracowaliśmy w te dni, ale jak pogoda pozwoliła, no to dało się murować i trochę tych ścian przybyło. W zasadzie no to ściany i te 6 słupów, które były zalecone przez kierownika, są też wybetonowane i teraz jest zrobiona obrysówka stropu. I z racji tego, że tu jest straszny maraz dookoła budowy, no to od razu też już jest ta zewnętrzna burta robiona na gotowo. Także tak to tu wygląda, jak widzicie. I co tutaj było robione, no to w zasadzie murowanie dosyć wysoko tutaj jest, bo strop mamy na 3 metrach górę stropu, a ściany na 2,70, no w zasadzie 3 metry, no bo tutaj zera jest 30 przyjęte, bo jest to też uwzględnione, te wszystkie instalacje, które będą szły w posadce. Potem jest styrobeton, styropian, żeby była ładna powierzchnia na całości, wylewka, no i wykończenie. No i tutaj widzicie to, że jest straszny maraz dookoła, no to żeby tam nie rozstawiać żadnego rusztowania, no to wszystko jest deskowane tak naprawdę od środka, już na gotowo. I tak to tu wygląda. Co tutaj jeszcze widzicie? Nadproże systemowe w pionie. Cofaliśmy się tutaj na te 5 cm ze względu na tą kasetę od rolet, żeby też było miejsce, żeby schować tą kasetę właśnie w ociepleniu, no bo z racji tego, że są duże okna wysokie, no to trzeba to też uwzględnić. I w tych żelbetowych nadprożach też tutaj to będzie uwzględniane na tych 2. I no tamto garażowa, no to ona jest na wysoka na 105 cm aż, ale tam wiadomo nie cofamy nic. No i też widzicie, nietypowe to też jest rozwiązanie tutaj, bo tak naprawdę mamy 3 belki. Do zadeskowania, a reszta no to jest czysty strop, a tak jak tutaj, no to tutaj jest wielka wieniec, którą tylko mamy do zbroi co 15 strzemionami i to jest wszystko. Tyle tutaj. Tu macie też rozwiązanie, bo tu też będzie rekuperacja, ale wiadomo, też odpowietrzenie kanalizacji jest przewidziane w tym kanale tutaj bezpośrednio, tutaj będzie to. Schowa się instalator jeszcze w posadce, będzie to połączone w tym miejscu. No i druga łazienka jest tutaj przewidziana za tą ścianką. I tutaj też jest to przewidziane w tym miejscu, że będzie to włączone. Co dalej? No w zasadzie co, zadeskować to i można ścielić. No. Tutaj też jest spoko to, że jest 10, nie ma żadnych udziwnień. I dwukierunkowo też ładnie pozbrojone, no i górą po obwodzie. Jedyna taka ciekawostka tutaj, z racji tego, że mamy te 105 metrów wysokości, tutaj będzie tabelka. W zasadzie jeszcze się nie spotkaliśmy z czymś takim, tutaj tabelka 105 wysoka będzie jeszcze dozbrajana zbrojeniem przeciwskurczowym na takiej
wysokości. No i co? No w zasadzie no tyle tutaj na tej budowie. Od poniedziałku startujemy. Też będę chciał już cały czas już być na budowie, nagrywać. Także zobaczymy, jak to będzie. A na tamtej budowie, no niedaleko stąd, chłopaki też już w poniedziałek kończą dach, który tam widzieliście z początku. Tam też przejedziemy, jak już to będzie gotowe, że tak powiem. No i zobaczymy, jak to będzie. Także tutaj jest dosyć sporo tego stropu, 230 metrów. I stali też dosyć sporo będzie, ale damy na